Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja nazywam się Auron17, a to jest 15 odcinek Devil May Cry 4. Moi drodzy, jesteśmy ponownie w menu, w którym oczywiście zajmiemy się w pierwszym rzędzie jakimś ewentualnym power-upem, jeśli coś tutaj w ogóle wchodzi w grę do realizacji. Bo ja na Rebellionie, na Gilgamesha jakieś może nowe skille? Brak. Dla Rebelliona może jakieś nowe skille. W sumie mam tutaj rzut mieczem. A może i się to przyda. Press and hold, then release. Dobra, może gdzieś będzie okazja rzucić tym mieczykiem. Jeśli chodzi o Devil Triggera, to nie mam tutaj nic do inwestowania. Jeśli chodzi o style, to oczywiście dalej pozostaje, trzymając się Swordmastera. Za kulki z kolei, bo tu już nie możemy. You don't need any more. Oczywiście, że potrzebuję. Co ty mi tu pierdzieli, że nie potrzebuję? Ale oczywiście kolejna kula purpurowa, nie mam nic przeciwko temu. Moi drodzy, nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Okej, jesteśmy dokładnie w miejscu, w którym zakończył się poprzedni odcinek i jednocześnie poprzednia misja. Więc ruszamy do góry i naszą rozgrzeweczką tutaj będzie oczywiście ewentualna maszyna, znaczy maszyna, nie maszyna, tylko syrena, Boże, co ja też pierdzielę. To jest fascynujące, prawda? Szkoda, że nie. No o Boże, dobra, jeszcze więcej? Się chłopie rozpędziłeś. Poszła! Dobra, zmiana stylów całkiem słoko. Sorry, że nie byłem szczególnie rozgadany, ale po prostu skupiałem się na tym, żeby te noty stylu nabić, żeby mi ktoś nie zarzucił, że mam wolne combo czy coś w tym stylu. O Boże, wiem co tu będzie. Blitz. Najgorszy przeciwnik na świecie. Nawet nie pamiętam, jak z nim sensownie się walczy. Blitz to jest najbardziej przejebany przeciwnik, najbardziej przejebany demon w tej grze. Według mnie przynajmniej, bo oczywiście wiem, że są hardkorzy, którzy sobie radzą niesamowicie z tym przeciwnikiem. Widziałem na filmikach, ale oczywiście jestem debilem. I w tej sferze się nic nie zmienia, właśnie sobie zaraz zresztą uświadomicie razem ze mną, że jestem totalnym idiotą. Nawet na filmiku nie trafił. Coś musi być na rzeczy. Przede wszystkim problem jest taki. Aha, dobra. Co musimy pamiętać? Blitz nic nie słyszy, w związku z tym. O właśnie, dobra. Wow! Uciekaj! O! O ty chuju! Ja pierniczę! Gówno się teleportuje! Jak mam go uniknąć? To jest u niego najbardziej przejebane. O!
Nie, ty gnoju! Ile można wstawać? Jak on długo wstawał z tego powalenia? O, spierdalać trzeba. Teraz będzie jeszcze bardziej chyba przejebany, czy nie? Nie, to jeszcze nie ten poziom. Najpierw się musi czerwony zrobić, nie? A, gnoju! Dobra, na razie nie idzie źle. Najgorzej jest... najgorzej idzie zniszczenie mu tego całego pancerza, nie? O kurwa! Podstawiłem się mu. Nie wiem, czy tutaj lepszym pomysłem nie byłoby faktycznie... O ty skurwysynie, Bobrze! No właśnie, nie można jemu nic zrobić, nie? Aaaa! Jest! Nie, teraz to atakuj jego! Dawaj, 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 dawaj! Nie da się uciekać! Teraz będzie przejebane, on mnie zabije, nie? O! Lecz się! Józef, lecz się! Ale on mnie wali, dobra, spierdalaj. Boże, jedyny, co to jest za przeciwnik? Ja nie wiem, jak ja mam z tym walczyć. Nie ma żadnej sensownej broni przeciwko niemu. Najpierw trzeba mu zbić ten głupi pancerz. Choćbym wiedział, jak unikać jego ciosów, to i tak sobie nie poradzę z tym zasranym pancerzem. To jest przerąbane. Wiecie, co jest najgorsze? Dobra, pierwsze piętro jest całkowicie zamrożone. Ciekawe przez co? Boże jedyny, niemożliwe. Pierwsze piętro zamrożone to musi być sprawka jakiegoś demona. Na przykład demona, który korzysta z lodowych zdolności magicznych. Czy to może być Baal? Nie, niemożliwe, to nie może być on. Gdzie tu są jakieś drzwi? Są. Musiałem znaleźć jakieś drzwi przede wszystkim. Drzwi są najważniejsze. Tutaj na pewno będzie towarzystwo, już widzę, że idę taką drogą, że tutaj... Znaczy, przynajmniej jak szedłem w pierwszą stronę, to było towarzystwo, więc... To jest dobre miejsce na towarzystwo. Ostrzy Gero nie mam. Bo Nero nie był dobrym kolegą i nie zostawił mi Anima Mercury. Ale są tutaj zbroje, z których lecą hapsy. Bardzo dobrze, bo mi ten Blitz nieźle wpierdolił. Nie wiem, jak walczyć z Blitzem. Jeśli ktoś ma dla mnie jakieś rady na mój poziom rozgrywki, czyli na poziom taki... No taki poziom, takiego debila, ale próbującego, to ja poproszę o jakiekolwiek rady. Wow! O, ty kurwia! O, 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 fuck yeah! Oh yeah! Nie ma, nie ma! Kurwa, czemu nie skoczyłeś? Nie! Ależ mi nie idzie! Ależ mi nie idzie, oni są wolni, oni są tak wolni, a ja sobie po prostu daję wpierdolić. Nie! Nie no, uciekł mi skurwysyn. W drugą stronę, kogo atakujesz? Dobra, ten się podstawił, to niech będzie. Dobrze! Tak miało być. Dobre. Dobre, nam nie ma źle. Dobre przesiadki między brońmi były. Chociaż
Oczywiście ktoś by mógł uznać, że były całkowicie lamerskie, ale nie idzie mi, kompletnie mi nie idzie, moi drodzy. Nie wiem, czy to jakiś wynik zestresowania. W sumie to gdzie ja teraz powinienem iść? Czy tam, gdzie jest Anima Mercury? O, o! Nie, wróć! Wróć się, chłopcze! Wróć, o matko boska, wiecie, że teraz będę miał problem? Tu jest jakaś misja, ale to mnie tam nie interere. Ale napierdalam! O, nie, 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 już nie spadaj, nie spadaj niżej niż spadłeś. Dobra. Słabo. Nie umiem zbierać fasolek. Dobra, teraz sobie możesz spadać na dół. Nie chce mi się robić misji dodatkowych, już po prostu nie chce mi się. Czekajcie, poprawię trochę mikro. Okej, okay, pewnie coś teraz zaszumiało. Podle. O! Dobra, znalazłem się po drugiej stronie lustra. Tego tu chyba nie było za pierwszym razem. Czyli jednak miejsce zostało troszeczkę zmodyfikowane. Na rzecz, prawda, realizacji przyjemności płynących z tej misji. Żeby przynajmniej w troszeczkę inny sposób się ją przechodziło. Dobrze, że dropią przedmioty do regeneracji HP, bo inaczej bym się pewnie wyłożył już dawno temu. No i oczywiście nie uderzysz tego, co bym chciał, żebyś uderzył. Majster, to! Dobrze. Za co ja ci płacę? What's next? Mało przeciwników. A, zaraz wyjdę w miejscu, do którego... Tak, tak, idę zupełnie w drugą stronę w tym momencie, tak jakbym się na odwrót zapierniczał. Tam nic nie ma, ewentualnie może być ostrze gyro, które mnie nie interere. A tu jest ostrze gyro, które mnie nie interere. Czyli tu będzie wyjście, tu będą przeciwnicy, już na pewno pamiętam, co tu będzie. O! Nie uciekaj, dobrze. Dobre. Wow, dobry unik. Unik. Dobre, 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 dobre! Dobrze, jest ich więcej, ja jestem za! Masakrujemy skurwysynów! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Jeszcze dawać jednego, dawać go, pragnę go! Za wolne kombo! Teraz go będę pizgał. Dobra, uciekaj! Dobry, dobry, dobry unik! Boże, jedyny, ależ mięso armatnie się dobrze klepie. To było strasznie satysfakcjonujące. Ładowanie ciosów przy użyciu Gilgamesza jest po prostu niesamowicie satysfakcjonujące. Przepraszam, że tak zdzieram papę, ale jest po prostu niesamowite, nie? Trochę się agresor załącza przy tym. I moi drodzy, już myślałem, że jesteśmy u bossa, ale widzę, że nie jesteśmy u bossa. Chociaż nie, nie jesteśmy u bossa, więc co ja mam właściwie teraz zrobić? Bo tego nie zniszczę. To teoretycznie powinno być wejście do bossa, ale chyba będę musiał pójść jako... Tak, będę musiał dojść dookoła. Omo! Być może ten odcinek będzie trwał długo. Z tego, co ja pamiętam, to tutaj jest gdzieś... Nie tutaj, to następne drzwi w takim razie. Znaczy, następne drzwi. Następne okno na świat. Tak jest. I tu są fasoleczki. Dziękuję, fasolkami nigdy nie pogardzę. Widzę, że całkiem dobrze mi idzie zbieranie tych fasolek. Chyba zaczynałem z 4000 albo z jeszcze mniejszą ilością, a teraz jest ich już naprawdę sporo. Ładnie dropią, ładnie się je farmi. Tu będzie jakieś gówno. O! No nie, no nie idzie.
Nie idzie, dobra, trzeba wejść z miecza. Załadujesz? Załadował! Wow, 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 dobre, dobre, przypierdol tam, dobrze! Dobrze! Nie, ty chuju złamany! Wow, 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 my god! Nie! Przesiądź się dobrze! Dobry cios! Dobre! Dobre! Fuck yeah! Teraz się już zaczyna trochę napierdalać, trochę się pizgać zaczyna. Tylko z tego co ja wiem, tutaj wypadałoby nie spaść. Aha, dobra, widzę, że i tak nie mam za dużego wyboru. Oj, dobre lądowanie, chociaż... Chociaż nie, tu chyba fasolki będą. A, pamiętałem dobrze. Fasolki! I tu będzie na pewno... Nie, nie ma tutaj nic, myślałem, że będzie tutaj jakiś przeciwnik. To po co ja tu w sumie zlazłem? Po kulkę do leczenia? Spoko, szanuję, kulka do leczenia zawsze spoko, ale... Tu coś muszę zrobić? Być może. Co się teraz stanie? Dobra, już wiem. Zszedłem tutaj po to, żeby to mnie wybiło wyżej jeszcze niż z miejsca, z którego spadłem. O, dokładnie. Tak jest. Nie mam ramienia, ale How convenient Nero tutaj dla mnie zostawił przejście. Dobra, wszedłem. I tutaj chyba będzie Blitz. Więc nie wiem, na ile sensownym rozwiązaniem jest. Tak, jest blitz. O! Nie rusza się. O! Dobra. Nie ruszać się. Przede wszystkim się nie ruszać. Dobrze. On jest triggerowany w tym momencie na kogoś innego. Dobre. A! Idzie. Idzie, gnój, idzie. Będzie leciał, będzie szedł. O! Skurwysyn. Nic go nie widzę. O! O, jest! Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, dobrze. Teraz będzie bardziej przejebane z nim. O! O! Nie! 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 Aha, dobra, on wybuchł. To chuj z nim. To niech mnie nawet wpierdoli. Grunt, że żyje. To jest najważniejsze. Już jestem szczęśliwym człowiekiem. O kurwa, ale mnie złapał. I to jest jego, prawda, tryb samodestrukcji. Który mógł okazać się równie destrukcyjny dla mnie, jak dla niego. Tam jest jakaś nieosiągalna, prawdaż, utopia, utopijna fasolka, do której się nigdy nie dostanę, nigdy nie wiedziałem, jak się do niej dostać i nigdy się do niej dostanę. Dobra, tutaj z tego co wiem, to z tych kawałków wszystkiego można pozbierać różne medykamenty, które miały nie być tutaj względem Nero oczywiste. Boże. Coś mi w nosie siadło. Tak, przełknąłem, bo nie będę pluł teraz. Wiem, że jestem świntuchem i w ogóle. A co miałem zrobić? Chyba nie będzie tutaj już żadnych przeciwników więcej, więc pozostało nam tylko zniszczyć pozostałe
pozostałe przy egzystencji przedmioty mniej lub bardziej codziennego użytku, z których dropią magiczne fazolki, ponieważ tutaj, jak w God of War, wszystko zbudowane jest z orbów. Więc czego się nie zniszczy, to wszędzie są orby. Dobra, raczej nie doinwestuję w nic nowego, w nic konkretniejszego. Została nam teraz po prostu druga walka z Baelem. Mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż poszła za pierwszym razem. Czy Auron się zemści? Krzykliwa zemsta? Czy to będzie właśnie teraz? Przekonamy się. Typowy Dante. Baby, yeah. All right. Nice. Sweet. Ja. Chciałbyś, koleżko? Śmierdzisz, kolego. Come at me, bro. Tym razem pójdzie mi lepiej. Jestem gotów do walki. Ty skurwysynie, babrze. O ty chuju, babrze. Myślisz, że co? Że teraz to se możesz, co? Nie ma, teraz mi tu już nie będziesz podskakiwał. Ach, chuju! Uciekasz w rogu? Nie ma uciekania do rogu. Nie będziesz uciekał, dobra, dobra. No, spierdolił. A, już, już, dobra. A teraz będą picki jego. Zejdą. Zejdą na ziemię. Uciekaj, uciekaj, dobrze! Dobrze, dobre, dobre, dobry atak, dobra ofensywa. Oh yeah! Wolę tutaj nie ryzykować zbyt dużego combo. Nie! No długo jeszcze będą tutaj siedzieć, pizdy? Znowu się przełamie. Nie będziesz mnie, kurwo, bejtować. Długo one jeszcze będą tutaj siedzieć? Dobra. Oh yeah! Dobra ofensywa jest. Oh yeah! Oh! Dobra, dobra, gnoju, teraz to ja już będę z tobą szalał. Tak myślisz? Tylko mi się daj przemienić, kurwa. Tylko się daj przemienić. Dobra, teraz to sobie możesz pluć, kurwa. Chuj ci w dupę! Wow! Uciekaj, dobre! Jest! Poszło! Skurwysyn! Zajebał się, pierdolony! Soczyście rozpierdolony! Tu jest niby portal do zamknięcia. Druga rzecz, co jest z tym port... Nie, on widzę... Oh. Widzę, że Dante posiada ciekawsze zdolności niż to. Better than this. He wasn't kidding. It's like an all-you-can-eat buffet. Kto nie żartował? Ja rozumiem, że to jest jeden z tych oręży, które gdzieś tam były zbierane przez Sanctusa i cały zakon, ale...
W sumie nie, chyba Krillo o tym mówił. Nie wiem. Od razu mówię, nie lubię tej broni, nie będę z niej korzystał. Może jest fajna, przynajmniej z wyglądu, ale kompletnie nie rozumiem jak działa i to jest ogółem taka zabawka dla Gunslingera bardziej niż dla Swordmastera. A to już jest absolutne przegięcie. Kurwa, statek kosmiczny, jej. Nie mówię, że nieładnie to wygląda, ale... Super. Czwarty odcinek, moi drodzy. Tyle się z nim męczyłem. Chuj wi, co tam jeszcze było. Bo ta broń podobno może się przemienić we wszystko. A ja jeszcze spadłem teraz bezpośrednio. Pandora ma 666 form. Ale nie będę korzystał z ani jednej z nich. Bardzo mi przykro, przyjaciele. Teraz się zawaliło i spadam bezpośrednio już do laboratorium, skąd będę oczywiście wychodził przez kolejne odcinki. A tymczasem kończymy, moi drodzy. Poszło dobrze, będzie to... Jest to S. Super, ja jestem strasznie zadowolony. Kombo miałem po prostu cudowne. Pozdrawiam Kacpra oczywiście. A tymczasem żegnam się z wami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę lub... Łapkę w górę. Już nie chciałem w ogóle, a papa, nie, ale łapkę w górę lub w dół, w zależności od tego, jak oceniacie ten materiał, komentarz do waszej oceny oraz oczywiście subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. Pamiętajcie również o zaglądaniu na Facebooka, do którego link macie jak zawsze w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Devil May Cry 4. Cześć!